Płock stawia na ekologiczny transport miejski. Podjąłem decyzję o tym, że najbliższa umowa na autobusy niskoemisyjne, która będzie podpisana w przyszłym tygodniu na zakup 5 autobusów, 3 hybrydowych i 2 diesli, to będzie ostatnia taka umowa, Szanowni Państwo. Kolejna umowa i kolejne działania, które będziemy podejmowali, będą to działania, które będą nastawione na zakup w Płocku i wymianę taboru na zeroemisyjne całkowicie i będą to autobusy wodorowe. Plan zakłada, że już w 2024 roku na ulicach naszego miasta pojawią się pierwsze autobusy wodorowe, które będą wozić pasażerów w komunikacji miejskiej. Dzięki temu miasto zredukuje emisję CO2 i pyłów zawieszonych. O szczegółach podczas konferencji prasowej mówił prezes komunikacji miejskiej. Bo autobus wodorowy jest autobusem elektrycznym. To jest autobus elektryczny. Różnica polega na tym, że autobus wodorowy ma na dachu urządzenie, które produkuje po prostu prąd z wodoru i stąd jest zasilany. Jedynym ubocznym skutkiem tego procesu jest para wodna. Na czerwcowej sesji Rady Miasta Płocka radni zabezpieczyli w kolejnych budżetach ponad 93 miliony złotych na zakup autobusów wodorowych. Dzięki temu miasto będzie mogło starać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Najlepsi absolwenci płockich szkół średnich wpisali się do Księgi Chwały. To zwyczaj, który w XIX wieku zapoczątkował Kajetan Morykoni, rektor Szkoły Wojewódzkiej i założyciel Towarzystwa Naukowego Płockiego. Chciał w ten sposób ocalić od zapomnienia nazwiska najzdolniejszych uczniów i uhonorować ich osiągnięcia. Po wieloletniej przerwie do tradycji powrócono w 2001 roku. Uroczystość odbyła się w sali koncertowej Szkoły Muzycznej. Na wpis do Księgi Chwały zasłużyło w tym roku aż 190 osób, ze średnią ocen na koniec roku powyżej 4,75 i wzorowym zachowaniem na świadectwie. W tym ważnym dniu absolwentom towarzyszyli ich najbliżsi, a oprawę muzyczną zapewnił chór z Małachowianki. Dyplomy oraz pamiątkowe pióra z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem wręczył młodzieży prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Wszystkiego dobrego na kolejne lata waszego życia. Ja wierzę, że jesteście w stanie podbić ten świat, uczynić go lepszym, piękniejszym, bezpieczniejszym. To wszystko w waszych rękach. Wszystkiego dobrego.